Dzień dobry! A w zasadzie dobry wieczór w sumie. Tak, bo którą mamy? O, 19.10, no to dobry wieczór. 10 minut spóźnienia, wydaje mi się, że kwadrans studencki łapie się w to, więc nie ma problemu. Ściszę troszeczkę muzyczkę. No, jak tam wam mija wieczór? Jak tam mija tydzień? Jak tam mija ostatnie... Dużo tygodni, dużo. Od kiedy ostatni raz tutaj byłem. Dzisiaj będziemy grać w grę Heading Out polskiego studia Sirius Sim. Tutaj jakby... Jak to się mówi? O, siema Deblunius. Jak się mówi, że zaznaczenie czegoś, tak wiesz, że muszę... Exclaimer? Exclaimer, tłumacz, wykrzyknik, no nieważne, w każdym razie zaznaczam, że kluczyk jest po kolesiowemu, dostanę od mojego kolegi Szymona Adamusa, który pracuje w Sirius Sim, a także wydaje mi się, że znam też twórców, także tak tylko zaznaczam, żebyśmy mieli jasność w tym temacie. No, a jak tam u ciebie, Deblunius, co tam słychać? Chcesz zobaczyć mojego linucha? Pingwina? O, to nie on. O! Tu mam kamerę w innym miejscu. Chwileczkę. Transform, copy, transform. O! I już jestem w dobrym miejscu. Ogarniam serwer na dobijanie u siebie obecnie. Spojrzałem sobie, kiedy było ostatnie logowanie i było 8 maja. Prawie miesiąc nic nie robiłem na nim. No to nieźle, no to nieźle. Ja słuchaj, wymyśliłem. O! To możemy od tego zacząć. Mam taki pomysł.
O tak zrobimy. Tak wygląda swoją drogą. Mój Linux, to jest jakiś tam config, nieważne. To jest mój Spotify. Tylko troszeczkę to małe, więc zrobimy większe. Tak lepiej chyba, nie? To jest mój Spotify. To jest Firefox. Specjalny taki pod streamy zrobiłem, żeby... W ogóle w Google szuka teraz. Nie przestawiałem tu wyszukiwarki, ale to później, kiedy indziej zrobimy. I wymyśliłem, jak zrobić serwer. To jest wiadomo... Auto tiling. Więc wszystko się zgadza. Spotify jest w ogóle w pełni terminalem. Brave Search. Nie testowałem Brave Searcha. Normalnie już używam Search XNG. SerXNG. O. Używam sobie skonfigurowane na głównym koncie Firefoxa, ale nauczony doświadczeniem nie używam głównego konta Firefoxa tutaj. Jest UbioClear, jest UbioClear zainstalowany. Dobrze. Więc wymyśliłem serwer allegro.pl cancel. Okej, zgadzam się. Lenovo ThinkStation to było? Któreś to większe? Nie Lenovo ThinkStation. Chyba, że jest 3B-owe. Że potrzebuje czegoś, co ma 3 te gniazda. Powiększmy to sobie. Będzie lepiej. W sensie 3 sloty 5.25. Więc to nie był Lenovo, ale to zaraz to ogarniemy. Przechodzimy po prostu tutaj. Może Surfing Center. Wiesz co, chyba nie chodziło mi o Lenovo, chyba finalnie HP miało coś takiego. Ale zróbmy sobie od razu i7-16. I sortowanie cena od najniższej. I nie wiem, czy Dell nie miał właśnie 3-slotowego wariantu. Tak, jest, widzisz? Jest Tower 3-slotowy. Coś takiego chcę kupić. Po to, żeby... Siema Sferdzi. HP, powiedziałeś Dell jak coś. Tak? A to przepraszam. Rozkojarzyłem się. Serweczka. Nie chciałem, przepraszam, wybaczcie. No to czekaj, bo uciekła mi ważna karta. O. 3,5 inch. 5. 25. Quick. Zobaczymy, czy znajdzie grafika. Pięć. 25, 5. HDB. O! Chcę coś takiego, tylko... O, dokładnie coś takiego chcę. I to wsadzam w takiego HP-ka, nie tego konkretnie może, ale podobnego z tej serii właśnie. I mamy NASA, pięciodyskowego. Na nim sobie stawiam TrueNASA i wrzucam tam menedżer haseł Bitwardena. Dokładnie, obudowa z NASA w kompie, no. Dokładnie. Więc tylko jeszcze mówię, a tak z ciekawości wyszukajmy sobie HP Workstation. Towermo Motherboard.
No tylko tyle na SATA dajesz informacji? Naprawdę? Nie informujesz o szlotach? Szlotach, no to też ładnie powiedziałem. Nie wiem, czy wyślę jako mini PC, który służy serwer, też mam HP. No i elegancko. A ile tam dysków masz? HDD. No trudno, nieważne. W każdym razie no trzeba sprawdzić, ile mogę do niego dysków podpiąć jeszcze. I czy nie jakaś karta pod HP Pro Desk. Pokaż. A pokaż grafikę, jak to wygląda. A, taki malutki. Ej, ja chyba widziałem go na YouTubie w filmie pod tytułem Forget About The Pie. Więc tak mi się wydaje, że taką miniaturkę z nim widziałem. Więc ciekawe, ciekawe. 2,5 cala. No, widzisz, mnie zależy na dużej ilości miejsca, w sensie dużo danych. Dzięki czemu będę mógł backupować sobie kompa, dyski tutaj z kompa, mieć tam zdjęcia wszystkie swoje, plus też nagrania dla klientów udostępniać, bo ja mam tutaj bardzo szybki internet, mam symetrycznego gigabita, więc zamiast przez jakiegoś Google Drive'a przerzucać, to tym przerzucać, bo tam by sobie postawię Nextclouda, coś takiego, nie? O, i on tam wymienia, procesor ma wymienny? Sztos! A która generacja? Szósta, czy szósta i siódma? Ja mam laptopa z 7700K i szósta i ósma? To już dziwne, czemu siódma i nie? A, szósta i siódma, no to sztos. O, w ogóle to jest mój normalny layout, taki trzykolumnowy, tutaj przez to skalowanie to jest troszeczkę rozpikselowane, niektóre okna się tak dobrze nie skalują pod to, bo jak mam duży monitor, duży ekran, to... O, to jest tak, nie? I to jest Steam od razu. Będziemy grać w Heading Out. Może poczekajcie momencik. Ja sobie włączę tryb streamowania w Discordzie. Ponieważ niestety przy moim konfigu muszę to robić ręcznie. Streamer mode enable. Dobrze. No to mamy to z bani. A! I mam sandboard! Sandboard zrobiłem przez VLC w ogóle. A, czekajcie, idzie nie na to źródło. Moment. Zacznę szukać Pawu Control. I... zabawy pogromca uśmiechów o. dzieci. I teraz już będzie się odpalało na dobrym źle. Muszę przestawić domyślne po prostu na VLC. O jasny chuj, toż to Laseraptor. A i tak ciekawostko do serwerów z grami i bod DC mam pterodactyl. Panel. Laseraptor. No i jeszcze... O, to jest maksymalizowane. Co robiłem na sam koniec, przed startem streama, to źle skonfigurowały mi się bindingi, znaczy cofnęło mnie do poprzedniej wersji konfiga. Tutaj też mam, na takie sytuacje też mam rozwiązanie. Dobrze. Nie do końca, ale... O! Nieważne. Już bangla. No i... mam media controlsy przygotowane specjalne pod niego. Damy może ekran full screen. O!
powiększyć, czy da się tu fonta powiększyć? Da się powiększyć całe okienko. Kurde, i to mi się podoba. Media Controls, nie? I bezpośrednio do Spotify Playera, czyli tegoż właśnie klienta, który jest, no tutaj, z którego korzystam, nie? Więc tak to działa. No. To co, przechodzimy do gierki? Moglibyśmy, w ogóle tutaj jeszcze się w ramach rozwinięcia, tu mam Heroic Launchera do GOGa i do Epica, Steam to wiadomo. A tu jest Lutris. Do... Tutaj ma runnery do emulatorów, ale z nich nie korzystam, w sensie jak chcę odpalić emulator, to odpalam go ręcznie zazwyczaj. Bo tu bibliotekę i konfigi trzeba dodawać osobno niż w emulatorze i tam bla bla bla. Pierdu. Tego w ogóle już nie używam, bo to już nie ma aktualizacji i tak dalej, to jest Yuzu. Więc trzeba to usunąć później, ale nie robiłem tego. Ostatnio próbowałem Ubisofta i EA App sobie odpalić. Grałem w Jazza Jagrabita, nawet trochę działa. Wiedźmina też sprawdzałem, też nawet działa. Ale my dzisiaj zajmiemy się Heading Outem. Ja sobie muzyczkę już sfejduję i spauzuję. No, już nie leci. I teraz jak kliknę gra, to się pojawi. Świetnie. Widzicie, w przechwytywaniu okna widać tutaj w rogu mojego tego statystyki tam zrobione w, jak on się nazywa. To samo co w Steam Decku. Ten overlay. No nieważne, zapomniałem. Trudno. Mango HUD, dokładnie. To jest Mango HUD. O, padł. Wykryty od strzała, świetnie. Okej, okay. Mango HUD. A jak jestem w trybie przechwytywania gry, to Mango HUDa nie ma. Muzyka jest, tylko jest cicho. Na razie z gry. A nie kontynuuj, przepraszam. Fall start, bo ja zacząłem tę grę, żeby zobaczyć, czy działa. I wtedy działała. Myszki też nie ma? Jest myszka. Naciskam dowolny klawisz. O! I tak się odpala od początku. Final roar of an engine dying. The pain. Then you die. Pain, a potem umierasz. You wake up in your car. That dream again. Kojarzy mi się to z tytułami od niektórych odcinków niezatapialnych, więc. The phantom pain of every fake injury pulsates through your body. Ciekawe czemu. The radio turns on by itself, snapping you back to reality. Dean Spencer's familiar voice drowns out the sound of your heart pounding. As the Canadian Civil War enters a critical phase, the US government decided today to close the Mexican border to minimize the risk. Znika jak przełączam okienka. But also somehow comforting. You've heard it before. Okay. But there's no time for a break. That thing after you, it's getting closer and closer. You take a deep breath. Focus. There are two things you know for sure. First, you need to run. Never slow down. Never stop for too long. Your fears are chasing you, and once they catch you, well, that's the end of the line. Second, you've got things to do. To challenge and defeat the greatest driver alive. The legendary, what's their name again? Never mind that now. Legendarny jak mu tam? Okay. Okay.
Jedziemy. Dawajcie znać, czy za cicho, za głośno. Bo nie mam jeszcze wyczucia. Chyba wydaje mi się, że jest git teraz. Ale to dajcie mi znać. Jak widać, gram jest bardzo ciekawa stylistycznie. Kojarzy mi się oczywiście z Mad World z Nintendo Wii, bo jak ma mi się nie kojarzyć. Osobiście bardzo lubię taką estetykę, więc to... Nie da się tego wyłączyć czasem i słuchać rzeczy na jedno ucho. Aha. Ja miałem kiedyś takie słuchawki, które nadal mam, ale to do PlayStation 4, a już PlayStation 4 nie mam. Więc nie używam. Miały jakieś tam 5.1 włącznik, ale nie mam pojęcia, że to działało i jak to działało. Trochę mało używałem. Siema, Patryk! No i tutaj ten właśnie się rozwalam. Samochodem, niedobrze. Ej, ej! Muszę nabrać wyczucia. Unikaj przeszkód tylko z innymi samochodami. Dzięki! Dzięki! Postaram się. Dobrze ci idzie. No dzięki, szatanu, dzięki! A! Okej. No i nie wyszło mi to za dobrze. Przepraszam. A! Yeah. Co tu się dzieje? No entrance, okej. Okay. Blunius idzie porobić questy w Fortnite, a Steve'a będzie wam w tle. No dobra, to baw się dobrze, Blunius. Fortnite? Fortnite zamiast streama, no nieźle. Okej. Okay. A, tak się obraca kamerę po prostu w dół. Uf. Są rzeczy ważne i ważniejsze, okej. Okay. Poprosiłbym serio o feedback, czy jest wystarczająco... O, dam sobie więcej widoku. Czy jest wystarczająco głośno muzyka, w sensie gra, czy jak tam balans, po prostu dajcie znaka. W sensie, czy mnie słychać, czy muzę słychać. O, bagiety. A nie, to taksa. Jest okej, okay, gites. No i super, lubię jak jest gites. Hero we always needed but never deserved. The whole city's in a state of fucking paralysis because this chick just made the grandest entrance of her life. And I don't care that you're all so convinced she's a dude because that dude's a chick. Mark my words. Okay. She's like a jackalope. The interstate... Ważna informacja. Ooh, that has a nice ring to it. Hear that, American Press Association? Jest to międzystanowa jackalope? Actually, no, don't. Ups. Wyprzedziłem ciężarówkę, nie chciałem. Przepraszam. Oh yeah. Oh, mother of God. That's delicious. It's like tasting sunshine. Shut the fuck up, chirpwood. I'm tasting sunshine. The fuck? A poczekajcie jeszcze, bo muszę sobie przewinąć tutaj, żeby widzieć. O, broadcast mix. To teraz będę widział, co się dzieje. O. No. Taka sytuacja. Co tam, Blunius, mi wysłałeś? No mniejsza.
No mniejsza. Udało ci się uciec przed demonami. Doskonały. Średnia prędkość 85 mil. Odrodzenia. Jedno zużyłem. Styl 45%. Mam 45% stylu tylko. Czujecie to? Kontynuujemy podróż. A! Tutaj ważna informacja. Gram na Linuxie. Odpaliłem tę grę w dniu premiery na Linuxie i działała od strzała. Bez problemu żadnego. Interstate Jackalope? If only she knew you're running away from more than just cops. Memories, disappointments, pain. Your first love. That one still hurts. You avoid relationships. Don't want to feel that pain again. Właśnie to trzeba odpowiadać na takie pytania, to jest taka fabularna gierka. But maybe one day, things will be different. Who knows? You started the engine. Czas w drogę. Twoja podróż zaczyna się tutaj. Oto twój cel. Czeka na ciebie najlepszy żyjący kierowca. Twój strach cię ściga, nie pozwól, żeby cię dopadł. Okej. I co ja teraz mogę zrobić? Aha, jesteś teraz w mieście. Użyj strzałki w dół, aby je zwiedzić i odblokować dodatkowe akcje w mieście. Niech ty po doręczeniu otrzymasz nagrodę, jeżeli dotrzesz do danego miasta. Chcę poprosić o przysługę. Możesz liczyć na 13 dolców, jeżeli zawiedziesz to do miejscowości St. Louis w Missouri. Tak, zawiozę. W miastach możesz naprawić swój samochód, odpocząć oraz kupić przedmioty. Większość miast nie ma wszystkich tych opcji dostępnych od razu. Oha. Podróżowanie zabiera czas i kosztuje pieniądze. Na drodze możesz napotkać różne rzeczy. Wydarzenia fabularne, transmisje radiowe, wyścigi. Gdy już zadecydujesz, wyznacz kolejne miejsca docelowe, wybierając drogę przy użyciu lewego tego, nie skając A na trasie, aby je wybrać. I R do przesuwania kamery. I to do zoomu. No ta. Czy ja wybrałem jakąś misję tutaj? Którą chcę jechać? Tą czy tą? Tutaj jest więcej rzeczy. Dobra. To pojedziemy tą. Co podesłałem, tu chodziło mój panel do serwera Uzier, którego korzystam. Pisałem wcześniej. Aha. Możesz kontrolować swoją prędkość na mapie. Naciśnij RT, aby przyspieszyć. Zwracaj uwagę na koszt paliwa. Będzie nul, gdy zwiększysz prędkość na mapie. A. Roy Somerset, Jolene Somerset, okay. On the air, 1-2-1-2, mic on, air on. Steaming black cup of coffee with two sugars within reach. Alrighty, quick and painless, here we go. Hello, hello, folks. Hello, hello. Jolene Somerset, and you are listening to Simple Living FM. Looking for house maintenance tips? Won't find them here. Business advice? Not from me. I hope to hear one of my cooking lessons. You are too late for that. But if you want to know personal details from a middle-aged woman's life going through a divorce, well, then you, my friend, have tuned into the right place. And if you suck a stick around, then I, No tak średnio bym powiedział. Soda streamuje, dokładnie tak. To jest Pepsi Max, jeszcze zanim stało się Pepsi Zero. Obsiarskie mnie ominęły, dobrze. A tutaj gadka fabularna będzie. Migawka z drogi, nomad z usterką, okej. Okay. Przed złomowiskiem spotkasz mężczyznę. Może wstać, pomagać. Jecie, bijecie, rozmawiacie. Mówi, że jest dromadem, że w podróży tak jak ty. Naeem shows you his trailer. He's leaving tomorrow and doesn't beat around the bush.
He likes you. No i skąd to się wzięło nagle? Jak to trafiliśmy? Bo ja jestem typiarą chyba, tak, bo ja tworzyłem postać tutaj wcześniej, no tak. Tak mi się wydaje przynajmniej. Może tak, może nie, no. Bywa różnie. Dobra, kolejna gadka. Ludzie rzadko zatrzymują się przy jej sklepiku z upominkami. Interes raczej nie przynosi fortuny. Proponuje ci szklankę wody. Niezgrabnie sięgając po kubek, potrącasz porcelanową figurkę. Jej szczekolona twarz zalewa się łzami. Nic się nie stało, zapewnie ona to sklei. Nie wyobrażasz sobie, jak miałoby tego dokonać. Jej palce wykręca retrefizm. To był prezent jej syna, przywieziony z Korei. To prawdziwa patriota. Dobra, naprawimy to. Rośnie reputacja. Jestem strasznie basic i gram pozytywną postacią. Proste fakty. Ile mam hajsu? A nie, to nie są pieniądze, okej. Jedziemy w dół. A mogę przyspieszyć trochę? Jakie to jest ograniczenie? Widać to gdzieś? No trudno. I tutaj. Jedziemy do Santa z Missouri. Ale nie wiedziałem, że to jest mapka. To się przyznam. Landry, a true American, a devout Christian, a patriot, a father and a husband, an entrepreneur who created the most powerful conservative talk radio in the country. Okay. From scratch. Congressmen, senators, lobbyists, presidential candidates, TV evangelists, media personalities, actors, producers, everyone knows who Steve Landry is. Wyborcą Konfederacji. Right now, along with 3 million other Americans. A proud white American with a gun and strong conservative views. That's who I am, you left-wing scum. Your worst nightmare. O jasny chuj, toż to Laseraptor. Nie mam nic więcej do powiedzenia w tym temacie. Zabolało. Jest, zyskuję kolejny poziom sławy. Zwiększenie poziomu sławy pozwala uczestniczyć w wyścigach za większe nagrody i czasami odblokować opcje fabularne. Okej. Okay. Udało ci się stracić paczkę, zarabiasz 13 baksów. Mam 21 baksów. Okej. Okay. Jestem tutaj. Czekaj, telefon zejdź mi z myszki. Ja zapomniałem, że ja mogę tutaj myszką sobie posterować, też będzie dobrze. Jak się cokolwiek tutaj robi? O, dzięki za followka! Zawsze zapominam o tym dźwięku, dobra. Niech ktoś mi wyjaśni,
Co to jest pana gracza? Może to znaleźć informacje o spotkaniu fabularnych opcjach oraz transmisjach. Aha! No bo tutaj wyświetlają się te rzeczy, co to jest, przedmioty, okej. W ten sposób, okej, dobra. Chcę prosić o przysługę, możecie na 12 doców, jeżeli zawiesisz to do miejscowości Birmingham, Alabama. Jaha. No. I gram na padziku. 8-bit do SN30 Pro Plus. Po bluetoothiku normalnie, elegancko. Bez żadnego przypału. A ja myślałem, że więcej tu się gra. Przed sobą widzisz uliczny wyścig. Jeśli wygrasz 13... Też na miejscu skończy się utwór. A, na pierwszym miejscu skończy się utwór. A, takie wyścigi są. O, dobre! Podoba mi się. Czekajcie, to pogłośnię troszeczkę może. O nie! No tak, na pierwszym miejscu skończy się utwór, ja wiem. Jestem trzeci na trzeci. Okej, niedobrze. Naria! Międzystanowy Jackalope czy międzystalowa? Bo już nie rozumiem. Kurwa! Niedobrze! Dobra, jak to moje auto? Ważne, żeby być pierwszy. Kiedy skończy się utwór. To było niezłe. Ło! Nie! Ło! Strach mnie goni! Jestem w połowie piosenki, jeszcze dostałem w tyłek. Dostałem albo dostałam, no to są... W tej chwili widzę, że zdania są podzielone. Jackie. Jackie jest typem czy typiarą tej sytuacji, bo już nie wiem. Może być też niebiniarny, no nie, tego też nie wiem. Myślisz? Dobra, teraz to ryzykujemy, ale wszystko jedno. Ty, chyba tak. Chyba tak! Dobra. Na zakrętach staram się popuszczać trochę gazu, co mnie nie zmiotło z planszy. A podoba mi się ta gierka jak na razie, fajnie. W ogóle ciemno się zrobiło na mapce. Klimacik, up. Teraz odnotowałem, że jest noc, tak byłem skupiony na jeździe, że nie ogarnąłem. W poprzednim życiu też ci skopałem tyłek pewnie, co ono mu się? Czy pocisk jest plusem czy minusem w tej sytuacji? Kto mi odpowiada na to trudne pytanko?
Ocie cholera! Wygrywam, dobra. Na sam koniec uderzyłem, ach. Almost half of my life. Everyone was like, forget the bastard, don't waste your time thinking about him. He doesn't even deserve that kind of attention. You know, now I know they're right. There's just no magic. Zegarek każe mi pospacerować. Niedobrze, proszę państwa, niedobrze. Speaking of the devil, hear that? Były się do typiary dobija. Masakra. O, doskonale! Prawie dobiłem. O, ta radość była taka niewskazana do końca. Ale dostałem 13 baksów. Dopadnie mój strach, jak rozwalę auto i zakończy rozgrywkę. Użyj akcji napraw w miastach lub różnych przynosów naprawa wobec awarii samochodu. No to jak będzie opcja, to naprawię. Dbać o swoją koncentrację. Okej. To w tym najbliższym mieście ogarniemy auto i się prześpimy. Stopping by the smoking crater, you expected to find a space rock, not a bruised teenager in a tattered cape. The girl smiles dimly. This may sound odd, but I need to use your car battery. She mumbles with a strong Irish accent. Before you manage to collect your thoughts, the girl stands up, brushes past you, pops the hood and touches the battery connectors. In exchange, for what exactly? She offers you some rest or a golden coin. Your choice. Trudna decyzja. Jaka ulga? Ale że mam koncentrację. Psiarskie. No dobra. To lewka. Rolicjanty. Dokładnie. An old pickup parked on the roadside and the driver leaning on it have both seen better days. At first sight, you can see that they're waiting far too long for a Samaritan that'll help them with some gasoline. If you share with this poor bastard, there's a risk you'll soon find yourself in the same position. Dobra, masz wachę, niech będzie. Zobaczymy. I tak zaraz naprawiam auto, więc pewnie zatankuję od razu. Także ludzi. O. Migaweczka, dobrze. For fuck's sake, Pete. I'll buy her that damn fridge. But Frankie... Jeez, stop busting my balls, will ya? These two wise guys don't seem to notice you until you accidentally step on Pete's shoe while passing by. It's Italian leather, he barks while taking out his gun. Pay up now. Stawiamy się mafiozom? Dawaj. Everything happens so fast. Painful blow to your stomach. Frankie yelling. Ah, you broke my fucking nose. Pete's raw fury. Then the gun goes off. You run to the car. Frankie falls to the ground, bleeding. Pete's running away. Dzwonię.
Naprawiamy auto. Masz szansę pokonać go w wyścigu strachu, że osiągnie swoje miasto celowe lub swój cel przegra. Twoje demony cię... I uciekamy, dobra. Prześcignij swój strach, 2-10. Lecimy z nimi. Gotowi? Nie crashujesz się, prawda? Faktycznie coś czytasz. Okej, okay, już się bałem. Bo dzisiaj na ProtonDB czytałem, że są jakieś problemy przy loadowaniu nowych poziomów, ale jak najwyraźniej nie tym razem. Twój strach zaraz cię dopadnie. Jedź szybko i nie zbaczaj z drogi. Dokładnie tak. A ja trochę zboczę, żeby go wyprzedzić. Packet Loss of Forcie, w innych grach też czasem. Ale jaki masz internet? Czy to z tego wynika, czy... Z czego? Czy to serwery? Dobra. Szkoda, że sobie rozwalam auto. I mi spada sława. Przynajmniej wyprzedziłem strach. I skasowałem znak. No trudno, no. A, oczywiście. Chciałem przypomnieć wszystkim oglądającym, jeżeli ktoś nie jest jeszcze, że mamy Discorda. discord.pawelkuzia.pl. Jak wbijecie na ten adres, to wlecicie do mnie na serwerek. Zapraszam serdecznie. The Blue News? A nie, nie wiem, czy możesz. Czy jest ktoś, kto może wkleić link do mojego Discorda tutaj? Chyba jest w opisie streama zresztą. Albo w opisie kanału. W każdym razie gdzieś powinien być. Może wina kabla Ethernet. Albo może coś tam, karta sieciowa, no nie wiem. Nie możesz, 3 gwiazdki. Damn it! A ja się rozglądam i kasuję słupy przez to. No i strach mnie goni teraz, ja jestem pod sam koniec. Niedobrze bardzo. Zdąży zejść? Strzelił przed końcem. Dobra, udało się. Ledwo. Tęczyło. Listening to Rainbow Revolution, your favorite pirate radio station with your favorite host, me, Riley. I'm like the best host there is. Stacja radiowa prowadzona przez jakąś nastolatkę? Nie brzmi jak nastolatka. All the others will bore you to death. Dobrze. Oh, we're gonna have a good time together. We can talk about anything. Wbiłem się w taksówkę. No bullshit. So get ready. Mama's gonna pull your guts out and feed them to the chihuahua. It's time for a revolution, assholes. Aha. No nie musiałem się odradzać, więc... 80% stylu. Poprzednim razem, jak uciekałem, miałem 40. A gdzie mam taska? Jest tu gdzieś miejsce, gdzie widać taski? Przedmiotów nie ma, nic nie ma. Bo nie pamiętam w sumie, gdzie mam jechać.
Do Birmingham mam jechać tutaj. A czemu nie mogę tu jechać? Nie przeczytałem, czym mogę je obniżyć. A, nie mogę, bo ten, bo pościgi robię. Niedobrze. O, to nie bagiety, ja myślałem, że to bagiety. A to migawka, dobra. Stop by for a sip of soda. You had no intention of laughing at the kid, his stupid mask and his stupid cape, but you did. The situation escalated. Now you're standing in the corner of a wrestling ring located in a defunct cold room in the back of a convenience store. A 12-year-old lion glares at you with rage. His friends are chanting, "Fight! Fight! Fight!" You can easily win the fight and... Przegram z 12-latkiem. Uff, bagiety mnie puściły. Poczekajcie, ja w tym czasie wkleję. No. Zapraszam serdecznie na Discorda. Zapraszamy w zasadzie. Man, just buy my painting already. Is there blue in it? I don't know, man. Jesus, the granny's face is kind of blue. She is being choked, but mostly it's about the message, right? May I remind you it's called The Devil's Paws Are Plushy Indeed. Łapy diabła. Like when you shake a can of cream soda so hard it explodes on your face and you're sort of angry but also sort of sad because half is gone and it's never coming back and you're all cold and sticky but it's kind of nice too having all that sugar on your face. So my painting is kind of like that. An explosive can of cream soda. A real masterpiece. Can be yours for $500. Dobra, w jakim stanie auto? Auto jest w lepszym stanie niż ja. No to git. O. You meet Jake next to an immobilized Greyhound bus. Hmm. When he asks for a ride to his own funeral, you can't exactly refuse. His foster parents just about tolerated him. They didn't even notice when he ran away 3 weeks ago. When a hiker discovered a little person's body completely mauled by a bear, Jake offers you his driver's license. Don't need it anymore since I'm dead and all. Still need cash, though. It'll take a bit of work to fake it, but you're pretty sure the cops will fall for it. Aha. Jestem za dobry i za bogaty. Dobra. Dobra, lecimy. Nie ma kajsu, więc w ogóle nie przyspieszam. Nie wpadła żadna misja. Bagiety mnie wszędzie szukają. Tutaj nie. Ale pół mapy zrobiłem już na czerwono. No to srogo. O, no. Are you prey? Or are you a hunter? Are you a little scared? Czy to epic trailer voice guy? Or are you a man?
That's what I thought. Now prove it. By a muscle. By Taipan. Nie. Nie będę. I co ty mi sami zrobisz, jak nie będę? Dobra. I tu gadka, dobra, wspominki. Migawka, nie wspominki, co ja gadam? Jodupia. Emergency braking, a squeal of pain, a small body rolling under the car. It's not your fault. Not entirely, at least. Sure, you were driving fast, but the dog jumped right in front of the car. There was no time to react. Still in shock, your actions are entirely automatic. Hug the girl, say you're sorry. There's a shovel in the trunk, and a nice tree nearby. Mimi would like it here. The girl's somber words ring in your ears as you finish burying her friend. No tak, no tak. No tak. Nadal siedzisz do brewy. Ja na Firefoxiku. Jest mi na nim dobrze. As you drive up to the meeting spot, you're almost surprised to find someone actually waiting for you in this forgotten corner of the world. You can't see the driver, but the car seems familiar. It's probably the same model as yours. Good. The duel will be fair. The greatest driver... Jedziemy wyścig, proszę państwa. Poprawię się na fotelu. Dobrze. Trzymaj się, Double News. Dowolny klawisz. Jeszcze strach. Motherfucker. Mam pokonać najlepszego żyjącego kierowcę. I uciec przed strachem. Zapowiada się ciężko. Wow! Się ledwo udało, się udało. Dobra, poślizg. Ale on mi ucieka. Bardzo niewesoło. Jak on mija te auta? To jest duch? Ha! Może. Do dupy. Bardzo do dupy. 300%, chociaż nie, jest niedaleko. Okej. Okay. A trochę nie czuję tej prędkości po prostu. No nie, no duch jak w mordę strzelił, skoro przelatuje między autami. Może to jest duch dawnego mnie. Szlak. Wykorzystałem odrodzonko. Najwyraźniej jestem słaby w tę grę. Nie chciałem, tak wyszło. Nawet nie wiem, czy to jest poziom trudności, nie pamiętam trochę, jak odpalałem tę grę przez tobą.
Chociaż nie, no po coś te punkty odrodzenia są, więc... Jeżeli jest 5 na wyścig, a wykorzystuję 1 na wyścig, czasami... To będzie za łatwo niż za trudno. Ale ja nie będę sobie utrudniał, bo... To wyścigi są. No, jakim cudem... Ty mijasz te auta. You're not fooling anyone. We both know that you can't stand being on your own. Humans tend to get lonely without a partner. Partnerów, partnerów, literówka. Do zgłoszenia. I can see inside of your mind, Jackalope. I see it clear as day. What just happened? That glare, the crash, the voice. Did you lose? Between the questions popping up in your head, there's also a glimpse. Your past life comes to you. You were a racer, and a great one at that. A true champion. Looking down from the heights of your fame, other people seemed so little, so insignificant. No wonder you ended up hurting someone. Badly. No, unforgivably. For no reason. Trapped in a burnout pit, crushed by guilt, you wanted to run away, and there's more to that memory, but your time is up for now. You die. No tak średnio bym powiedział. Co się dzieje? Aha! Okej. Aha, akt drugi. Okej. Okay. No dobra. Poziom trudności zrównoważony. Okej. Okay. Co głoszę plotkę o tobie? Największa przyjaźń. Członek rodziny. Trauma rodzinna. Będzie śmierć. I rozpocznij grę. Trochę roleplay, trochę nie. Your speed, a blinding glare, a car crash, the pain, then you die. As the Canadian Civil War closed the Mexican border. The same nightmare, the same day. What's happening? No właśnie. That blue racer. Maybe he has the answers. Okej, robi się ciekawie. Przyznam, fajnie. Muszę pokonać swój strach najpierw, okej. Przepraszam, nie chciałem. Tak wyszło, wybaczcie. Nie planowałem tej kolizji. Tej, mordeczki, ja nie napisałem o tym streamie na YouTubie, właśnie się ogarnąłem.
No to ładnie odwaliłem manianę. Poczekajcie. Poczekajcie. Dodaj. Wklej. I opublikuj. Dobra. Znów. Okej. Okay. Teraz lepiej. Troszeczkę żem zapomniał o najważniejszym. Przyznam szczerze. Fajna muzyka jest w tej gierce. Zadałem nawet taktyczne pytanie Szymonowi, czy jest streamer friendly. Powiedział, że wszystko jest ich, więc jak najbardziej. Niektóre utwory są nawet dostępne na Spotify'ach. No. Czemu tak robicie? Aż mnie strach dopada znowu. Nara, frajerzy. Auto chcą mi rozwalić, strachu mi napędzić. Bez sensu, bez sensu. Tak się nie robi, panowie. Wychodzimy. No, już wiem, że to jest objazd, więc ja tędy. Ta jest i ten sam dzień. Ciekawe. Ale tych rzeczy na trasie nie było wczoraj. W sensie tego samego dnia, poprzednio. Tak mi się wydaje. No nie, no jak w bordę szczelił, nie było tego. Udało ci się uciec, masz szczęście. Co udało? Nic się nie udało, to były moje umiejętności, poświęciłem na to. Człowieku, jak ja zapierdzie! Lam. Nic się nie stało. Bardzo dobrze. Hello there, I'm your host Jordan Colin Leonard, and you're listening to Meltdown FM, the only radio show where no one knows if the host will survive the day. Okay. Weather forecast for California. Heat with a chance of rain. One quick peek outside and I can confirm incoming dark clouds. And police units indicate that a... W ogóle rozważam kupienie sobie Wheelotów razem z, znaczy Wheelota i z Motion Blastem wbudowanym najlepiej i Nunchucka i tego Sensor Bara, żeby pograć sobie w gierki z Wii na PC-cie i postreamować to oczywiście. Więc zobaczymy, może przez wakacje zrealizujemy tę opcję, bo w wakacje jest przerwa sezonowa w mojej branży, więc będzie więcej czasu na robienie rzeczy. Także więcej filmów na pewno, więcej streamów, więcej wszystkiego. 60% sceny, no właśnie. Jestem 60, moi drodzy. The Interstate Jackalope, on the road once again, on your own as always. You reflect on the most important friendship in your life, a member of your family. Your relationship remains strong. It's one of the main things that keeps you on track. You disappeared without a word, and if you never come back, friends don't do that, do they? Okej, to było bolesne. O nie, znowu pojechałem tą samą drogą. Damn it! Nie to chciałem zrobić.
Chciałem tym razem pojechać inną, ale no, zagapiłem się. Tu w ogóle mogę gdzie indziej jechać teraz. Ale może żadnego celu w sumie. Więc pojadę. O. A man walking on the side of the road is dressed in a worn uniform. It's obvious he served in Vietnam and that he's been on the road for many days. You made him this offer many times before and will offer it many times in the future, he says, but he must refuse. He swore to walk this country far and wide to find out if it was worth his boys' lives. Okej. Bądźmy mili dla gościa. A, to strach mnie goni tam, okej, okay, a nie. Psiarskie, a to co za pieniądze? Ja pieniądze chętnie. Wyścig zawsze. Trzech przeciwników, okej. Okay. 3,55. Lecimy z tym. Halo? Pani Gro! No weź. 1 FPS. Okej, okay, już wszystkie. Ja jeszcze sobie tym mangohadem limituję FPS-y do 60, bo bez przesady akurat więcej nie potrzebuję tutaj na tym monitorze. A gram w 4K, więc... zazwyczaj mam jakieś, no w grach dużych mam jakieś 80-120 klatek max. Chyba, że to Cyberpunk, więc i tak gram z FSR-em wtedy, no i wtedy mam właśnie tak. Indyki, no to wiadomo, że więcej. Teraz używam, w sumie nie. To ten wcale nie musi być taki ten. Fuck. Jestem drugi. Dammit. Jestem trzeci, jak wróciłem na trasę. Dammit. Dobra. Zostaje właśnie drugi i nara. Nie macie. No limituję sobie FPS-y też, żeby mieć ten... płynny obraz, jak przy okazji V-Synku. Tylko bez V-Synku. Tam triple buffering robię. Natywnie. I to wszystko na Radeoniku oczywiście. Teraz jeżeli bym chciał, mogę wymienić sobie sam procesor na piątą generację tego Ryzena. Albo jeżeli bym chciał, no to już z płytą główną i z RAM-em jeszcze, nie? Może od razu boot drive bym wymienił wtedy, ale to... za dużo fantazji. Ja mogłem pojechać skrótem. Odwaliłem manianę, nie jadąc skrótem. Niedobrze. Mam nadzieję, że on nie pojechał skrótem, bo będzie przez ramę. Nie zdarzyło się to. Jestem przestraszonym dzieciakiem? Jak BDS. What? Nie. Trasa szybko i pika do przodu. Zrobiło się ryzykownie. Czemu on trafi do wiadomości, że ja wygram, czy tam on? Z jakiej paki? Nie zgadzam się na to. No, wracając do Nunchucka i tego... i Widota. Właśnie pod kątem Medboard bym sobie kupił. Ale tak nie tylko, także innych gierek z Wii. Bogata biblioteka, teraz może to bardzo fajnie emulować wysokiej jakości. Zresztą miałem Wii zwykłe.
i elegancko się w to grało. W Zeldunie, którą już można by było zagrać. Skyward Sword mógłbym... Grałem w to na Switchu. Jeżeli da się ściągnąć save'a i ktoś ma save'a w miejscu, gdzie skończyłem na Switchu, to zagram, bym sobie ściągnął i dokończył, powiedzmy. Według pamięci, co skończyłem 2 lata temu, bym dokończył. Więc... może warto. Welcome. Gather your friends and family, get your children. Have you ever felt like there's not enough time in the day? You try to vacuum, but your arm muscles give up and your armpits get all sweaty. Have you got sweaty armpits? Then you better take a shower, man. But also, ja zawsze biorę prysznic, proszę się uspokoić ode mnie. It's the best stuff on the market, for real. And it's like ścieżki Riley, brzmi groźnie, co najmniej. I don't like repeating myself. If you didn't get that, you're lost, man. Don't do drugs. You deserve cocaine. Also, send help. My dealer makes me do these stupid versions of the funny mistake. Okay. No tak. No tak. No tak. Wysoko. Dużo z tego, jak na to, że poleciałem i prawie skosiłem budynek. Ale dobrze, wyścig. Myrtle came to visit and she got stung by a bee in her face twice. Myrtle, say hi. You should see her. Oh man, dude, okay. I'm sorry, but did you look in the mirror? It looks like you're chilling with a Oj. To zrobiłem przez przypadek. Szukałem przewijania pojedynczych kwestii, a to mi skończyło po prostu jak wszedłem tam. Aj, no i słabo. O, bo ja muszę się wyspać tutaj. Przede wszystkim zwiedzić. O. Townsfolk say it's an unnatural way of living. They, on the other hand, feel wrongfully judged. Why can't everyone just leave them be? You could just keep on driving, but look, she approaches the fence, eyes wild. Why do you keep harassing these poor children? She screams. But it sounds fake. When she gets closer, her demeanor changes. She takes out a thick envelope from her dress pocket. Could you, please? No dobra, niech będzie. A, i nie mogę iść spać. No to super. Dobra, trudno. Będziemy jechać szybko. Ale nie za szybko. Żeby strachowi uciec, ale bagiety nie złapać. One telephone booth, one coin. The only number. You used to do everything together. Then life happened. You haven't talked for 12 years. No, koncentracja nie wzrośnie delikatnie. Okej. Okay. Zarobimy sobie hajsik teraz. Bierzemy wyścig. Przeciwnicy dwóch, okej. Okay. Jedziemy. 3.25. Daj mi tego głąba. No, 1 FPS, czyli kończymy powoli ładowanką. Tak, kończymy. Okej, okay, już jest. O, nie ma strachu przede mną. Koncentracja by mi się przydała i lepszy stan auta chyba, ale poza tym jest git. Zwłaszcza koncentracja.
Chociaż tu się koncentracja nie wyświetla, więc może to dobrze. Póki co wyświetla się czas. Ten czas w pewnym momencie znika. Ja nie wiem kiedy. Teraz zniknął, przed momentem. Po 15%? Ktoś to zauważył? Haha, żegnaj, John. Jestem Interscope Jackalope. Na ile 100 metrów przede mną? Niedobrze, 82. To chyba się w coś zdupcył. 72. To chyba bardzo zwolnił, 82, co? Nara! Wymieniłaś zdecydowanie za dużo ludzi w tym. Powinniśmy mieć tylko mniej piosenkę, bo to inaczej już nie ma sensu. Kurczę, B. Pieczone. Hey, 53, niedobrze. W połowie, a wyścigu się skasowałem. No to ładnie. Odwaliłem manianę. Pika przed siebie i nie zatrzymujemy się. Akurat jest prosta, więc nie wiem, czy to dobrze. Ja na pewno przyspieszę, ale nie wiem jak oni, może mają szybsze auto. Chyba nie. Bo ten już... Nara. To prawda, jestem szybki. Szybka. Szybki, mówię, że szybki. Okej. Okay. To najwyraźniej jestem typem. Albo trzeba zwrócić uwagę, że tłumaczenie się nie zgadza. Będę musiał to zweryfikować. I mam 20% kawał... Kurde! Czekaj, może to dobre? To prawda, to smutne. Gnaj! Nara. Niebezpieczny wypadek, nieważne. Piosenka się kończy. Uff. What's winning, huh? Something and you keep nailing it. Well, it means you're a total rock star and everyone else sucks ass. To prawda. Which feels good, knowing that you're better than other people. Yes, you know who I'm talking about. My baby girl, my sweet, sweet ray of sunshine, the interstate freaking jackalope. Can you hear me? Okay, jest tutaj są pewne problemy chyba. Dziwnie się czuję, kiedy ktoś sapie mi do ucha, tego nie mi do ucha, tylko całemu stanowi nadając przez radio, ale okej. Okay. Wow, wysoka średnia prędkość bardzo. Wow, zrobiłem doskonałe. No to ładnie zrobiłem. I wygrałem za to 13 dolców, fajnie. You're seconds away from agreeing to give Caesar the Amazing Dictator a ride to a nearby comic convention when a silver rocket stops behind you. Brand new. Caesar hesitates for a moment, examines your dirty car, throws a quick... Oż ty w mordę, udowodnij, kto jest szybszy. Jeden przeciwnik. Bierzemy go na huki!
Nie będzie pluł nam w twarz, nie dzieci nam Germaniu. Tak orzekę ja. Bądź na pierwszym miejscu, gdy skończy się utwór. Dobrze, będę. 3 minuty, okej. Chłopiec mój, srebrna rakieta. Tak. Właśnie się zderzysz twarzą z zasypioną petardą. Nara. No i elegancko. Trochę słońce w oczy, ale no nie szkodzi. O, nie szkodzi. Poślizg. Już 80 metrów jeszcze. Fajna muzyczka, podoba mi się. W ogóle ta gra musi super siadać na Steam Decku, tak teraz myślę. Więc mam zainstalowaną, więc pewnie jutro wyjeżdżam. Do rodziców jadę na ten długi weekend. Więc pewnie sobie wyjadę i pogram. Na przemian w to i w Red Deadzika drugiego. Właśnie, zależnie od tego jak się wyjaśni sytuacja u mnie z pracą w przyszłym tygodniu, to ja mam 4 czerwca mam urodziny. Jeżeli będę miał wolne 4 czerwca, to planuję zrobić stream, na którym pogramy sobie w Doom Eternal i w Czarnego Hołka, ponieważ są moje urodziny i ja bardzo lubię te gry i fajnie by było spędzić tak urodziny grając właśnie w nie. A jeżeli będę w pracy, to tego nie zrobimy i zrobimy innego dnia w przyszłym tygodniu. Czysto teoretycznie pracuję w Poznaniu albo pod Poznaniem. Więc damy radę. Myślę, że powinienem zwiększyć poziom trudności. Także, bo za szybko wygrywam te wyścigi. I dopóki nie popełniam jakiegoś tragicznego błędu, to wygrywam, więc trzeba będzie nad tym popracować. Tu okrążenie jest drugie? Nawet tego nie zauważyłem. O, strach mnie goni. Niedobrze. Dobra, spadamy, ale wygrywamy. Świetnie. No, dzisiaj ogólnie pewnie siedzimy do 9, a potem muszę kończyć, bo muszę zrobić pranie i nie chcę, żeby słuchanie mojej pralki, jak próbuję wyskoczyć przez drzwi, sąsiadom przeszkadzało w nocy, więc chcę to zrobić jak najszybciej. I tak trochę przeginą pałę, bo pozycja druga przez moment będzie wirować, ale no trudno. Może mnie nie zabiją. Jutro się pakuję i spadam. Dean Spencer, TN Daily. TN Daily. O, przeskoczyłem. Mam mało koncentracji, więc jadę na pełnej. Czemu policja ma takie wysokie zainteresowanie mną? Niedobrze. The amusement park must have been abandoned years ago. Still, you decided to go past the turnstiles. Why? You're not exactly sure. The place seemed quiet and safe. Maybe that's why. You follow the strong smell of incense and find a seer's tent. There's no one inside. Only one thing left behind. A single tarot card. Okay. You freeze.
there's a deeper meaning to it. It symbolizes... it's the devil. Okay. You break into a cold sweat. No wezmę. O, koncentracja mi wzrosła. O, mogę sobie kawkę kupić. Lecimy. Bierzemy ten wyścig, prawie mnie psiarskie złapały. Byłby przypał, nie wiem jak co się dzieje wtedy. Czy trzeba uciekać, czy jak to wygląda? Strach. Bądź też przed strachem trzeba uciekać na wyścigach. Okej. Ale to faktycznie pojawia się na początku co jakiś czas. Fajny kawałeczek, fajny. Podobał mi się. Dobrze bangra. Słoneczko prosto w oczka, no tam. No, a co ja niby robię? Przysiadę cię wyprzedzić, o co ci chodzi, typie? Okej, na tym bardzo spada. A, to jest ten następny, dobrze. Haha, umiem. Jestem kozakiem, jeżeli chodzi o jazdę. Dobra, jesteśmy w połowie kolorskiej piosenki. Dobrze płynie. Siedzę mi trochę na ogonie, trzeba by coś z tym zrobić. Ale ten kawałeczek póki co najbardziej mi siada. Ale bez kiedy trzeba będzie zwiększyć poziom trudności chyba. Jak będę grał potem sam, to raczej podbijemy na wyższy, bo to troszeczkę za łatwo idzie. Chyba, że to takie złudne i potem będziemy katować. Też taka opcja jest. Ten wyścig? Czymś tak często powtarzają gadki. No zobaczymy dalej, może przypadek. Albo właśnie celowy. Właśnie z tym udałem tak w cholerę daleko, że to... nie ma żadnego sensu. No ja wiem, że umiem jeździć. Oh, I'm pathetic, ain't I? Your
you're just barking this to make me feel better. Mm-hmm. You know, it all started when I was in high school. I told my mom I didn't want to, but, like, she made me do it anyway. And I fucking hated it. Felt so small. I wish there was another way, but I'm so hungry. Okay. Be strong, Riley. Here goes. Chirpy, stay close. Hello? Hi, I'd like to order a large margarita? Mm-hmm. Pizza? What? The address? Oh, man, I No, wait. 76 Green Street. It's a squat, just leave it on the doormat, money's under the flower pot. Yeah, thanks. I did it, Chirpy! I made a phone call! Be proud of me. Be proud of your mama. And don't tell anyone about this. Oh, fuck. Ktoś podał swój adres. Adres squatu przede wszystkim. No, pokaż. No, doskonale. Tylko 75 za styl? Czemu na czerwono policja była? He? No nie wiem. I gadka. You just had to stop for a minute to admire the view. It's calm, beautiful. The police car catches you off guard. But the cop isn't trying to arrest you. Yet? I recognize your car, Jackalope. How's the run? Is it ever- I won't arrest you, Jackalope. I'm tired. Mm. If you want to run, then run. You both stand there okay. For some time. Czyli jestem jakąś legendą. Faktycznie. To czemu tak mnie goni strach, skoro jestem legendą? It's been a while since you've been to a drive-in theater. Hmm. They're playing this famous movie about a little girl possessed by the devil. The priests are about to perform an exorcism. The demon speaks and it sounds as if it's talking directly at you. Coward, always running. Facing reality would crush you. The movie continues as if nothing happened. Slowly you calm down. It's just exhaustion. Oby tak było. Co by sobie można było kupić teraz? Kupimy sobie fajkę na później. I w sumie mogę odpocząć teraz. Dobra, jedziemy na wyścig. Dobra, jeden przeciwnik, 17 baksów, lecimy z nim. Podoba mi się, podoba. Ale wkręcam się coraz bardziej. Zobaczymy, czy uda mi się wykonać to zadanie. Chyba, że strach przejmie tamtą stronę mapy. Jak przejmie, to uciekniemy. Ale zobaczymy, czy zdążę w ogóle w tym streamie. Lecimy po ciebie, typie.
ten, tak, to jesteś typiarą jednak, a nie typem. O, fuck! Tędy polecimy. Zegarek mówi, że bym pospacerował niedobrze, ale zaraz się przespaceruję do pralki, więc może to trochę ułatwi sytuację. Ale Chantel jest bardzo blisko mnie, trzeba ganić, ganić. Dobra, już jest trochę dalej. Niech skonam! Na lewo lecimy. Chantel 9 metrów za mną, nie dobrze. Dobra, 77. Przynajmniej pewnie nie leci tak szybko jak ja tutaj. Jestem specjalnym przestraszonym dzieckiem, wypraszam sobie. Zatem tak lecę, że daj spokój. O. Ciekawa informacja. Faktycznie. Goń. A, auto całe, okej. Okej, okej, okej. A kawałek się kończy, wygrywamy, pięknie. Ja będę szybszy, okej. Jest ewidentny problem z rodzajami tutaj. Godspeed dla ciebie też, mordeczko. O. Srogo mnie policja dojechała. W sensie zaczyna mnie ścigać. Lecimy. Bez zatrzymywania się i na pizzę. Tak. Radzie, myślisz, że zdążę tam? Chyba się dowiemy. Normalnie jedź. Przed policją. Nie, nie zdążę już tam na pewno. Uciekamy w inną stronę. Chyba, że kupię zaraz to odsunięcie strachu. To może mi pomóc. W loadingu mogłaby być jakaś muzyka. Bo trochę wytrąca, taka cisza. Więc to by na pewno pomogło. Good luck to you too. Pika do przodu.
A może oni po prostu nie wiedzą, kim jestem? No. Tak, na pewno. Nie widzieliście tego? Niestety muszę się odradzać, pełna pika do przodu. O, odwalił. Co to było? Wyprzedzam, bo się gościu zgubił we własnych portkach. To nie tak, że ja miałem jakiś tam to znaczny wpływ na to, że go wyprzedziłem. Po prostu zgubił się na trasie. Widzę, że gubi się teraz bardziej. A, już się znalazł, dobrze. A nie, gubi się nadal. Dramatycznie. Szlak. Nie muszę się odradzać. Kurde, nie musiałem się odradzać. Byłem już na trasie. Jakiś Michael jest nimi przede mną, ma szansę. Żegnaj, Damusia. To prawda, wyścig się jeszcze nie zakończył. Chociaż dla ciebie już się zakończył. Oj, mogłem pojechać na tą... Przejdź. I tu się mylisz, mordeczko. Ja pomyślałem, że włączam burnouta. Yes, guys. Pięknie. Easy living? Or was it simple rimming? Whoa. First, I thought she's like, I'm such a loser, my husband left me, boo-hoo. Boo-hoo. But then, I like, started listening. And now, I kind of want her to adopt me. Joy's the kind of person who's been asleep her whole life. And now, Joy's awake. And Joy figured she deserves some joy in her life. And discovered the true face of the patriarchy. Well, for her, Carl's ugly face, I guess. Man, he sounds like the worst douchebag ever. If I ever see him, I'll fart on him. Joy, my joy. Just say the word. Czy też macie takich ludzi, których chcielibyście napierdzieć? Tak będą zupełnie bez związku z czymkolwiek. Almost run over an old drunk, so to avoid tragedy, you sit him down at a nearby bus stop. It draws a cop's attention. He's about to you buy him a whiskey bottle at a nearby convenience store. In exchange, he buys you some time to conveniently leave the city without any trouble. No i to mi się podoba. A teraz jeszcze, żebym kupił sobie. Gdzie się tego używa? Ledwo wyhamowałem.
crash must have happened only minutes ago. The driver managed to crawl out of the wreck, barely alive. You crouch down next to him. One doesn't have to be a doctor to understand he's dying. He reaches towards you. Susie, he whispers, coughing up blood. Clearly, he's mistaking you for somebody else. Dobra, niech będzie. Straszmy tą godzinę. Może się uda. Może się uda tutaj też kupić znowu ten diazepam. This is what you can make out from this scene. There was a street show here recently, and it turned out the performer wasn't old. The accuser is quite agitated. Noticing your ride, his eyes go wide. It's you, isn't it? The Jackalope. Listen, there's an election coming up, and that con artist took my fucking watch. Not a good look for a politician. The police are useless, but I'm sure you can. Jedziemy z tą gadką. I teraz się dowiemy, jak co się dzieje, jak policja ściga. Dobra. Niechaj tak będzie. Ups. Dupłem. Nie chciałem dupnąć, przepraszam. Uciekiem przed podścigiem policyjnym. Aha, normalny wyścig jest, tylko z policjantami, okej. Oni są za mną, aha. Czy ja po prostu muszę cały czas być pierwszy? Przeżyj pościg do końca. Przeżyj? Okej. Okay. To już zabrzmiało groźnie. Policja przegrała? No tak. No okej. Ha 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 ha. To chyba były shadery. Ha 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 ha. More police units are on here. And we should be too. So listen up, y'all. It's your duty as Americans to look out for it. Report them. Chase them if you can. It's time to take down the wretched bastard. Throw rocks at him. Nic nie będziesz mnie takedownował. Daj mi spokój. No tak. $65 za styl. No podobało mi się to. Co bym chciał? Słabe koncentracje czy powstrzymać strach? Okay. Your journey is quiet for a change. The road ahead is clear of any dangers. The weather is nice.
You can forget your worries and enjoy the ride while listening to the radio broadcasts. Sounds tempting, doesn't it? Biorę przejażdżkę. No, zgłoszę brak muzyki w loadingach, chyba że na Windows tak jest. Dobrze, to znaczy, że jest błąd na wersji Linuxowej. To dopytam, bardziej niż zgłoszę. Tutaj nieważne jak szybko, będę jechał tak samo długo. Ha. No tak, bo to pod piosenkę. No i okej. Nie chciałem. Miało być spokojnie, przepraszam. Muszę sprawdzić, czy da się tu przełożyć na kilometry na godzinę. Bo jadę w milach. O, miasto! Tego się nie spodziewałem. Zobaczyć, okej. Okay. Ciekawe. O, brama. O, brama. I lecimy. Nie wyprzedzamy. I znowu los. O, przy locie przyspiesza zamiast zwalniać. I to mi się podoba. Dobra. Kawałek na wykończeniu. Zobaczymy. No ja dojeżdżę do tego miasta, pewnie będę kończył. Bo też zobaczymy jeszcze, jak wygląda system tutaj zapisów. Bo tego nie sprawdzałem. Siema, Belzeger! No i przyszedłeś na sam koniec, jak zwykle. Ty to jesteś, Ancymon. Musiałeś wywinąć manianę, no musiałeś. Dopiero do domu wróciłeś, no ta, no ta. No, ja dzisiaj dwie godzinki tylko streamka zrobiłem, bo no, muszę pranie nastawić, zanim noc nastanie. To niech zrobi się pranie. A, ta policja to u mnie naprawdę, a nie tutaj. Cóż to za gra? Heading Out. To jest gra polskiego studia Serious Sim, w którym to studio pracuje Szymon Adams. I mi podesłał kodzik, bo bardzo chciałem. I gram. I daj mi więcej koncentracji.
Jay dokładnie siedzi swoją wycieczkę przed nieżami. Seems that at the moment every police unit in the country is after the jackalope. Oops. I'm telling you, this might be it, folks. Wiesz co, ona jest fajna, czarno-biała, jak widzisz, poza niektórymi kolorowymi elementami. I to jest taka gra fabularna, wyścigowa. NBA Finals! And this is just one man. Or woman. Yesterday at the diner, they didn't let me change the channel. Everyone wanted to watch the news. But it has to stop at some point, right? Ale muszę uciec z Oklahoma, bo to bagiety mnie strasznie ścigają. Don't do anything stupid, would ya? If they catch you, they catch you. Maybe it's just meant to be. They can't catch me. Jestem w Oklahoma City. Zwiedzimy. Little Rock, Arkansas. Tam mnie dowiozę. Odpocznij. Nie mam czasu na odpoczynek. Aha. Tak ja sobie kupię. O. Można zmienić poziom trudności. No to fajnie. To jak tu się zapisuje grę? Wy ogarniacie? Może autosave jest. No trochę się boję teraz zamykać. No ale jak tak? To sobie sprawdzimy. Tu jest Firefox. O. To. Wszystko co musisz wiedzieć o Heading Out, okej. Rejectors. Dangerous cop chases, street racing, intense radio personalities, stylized graphics. Wszystko. W sieci poszukaj. Dishonored. No to nie, no czekaj. A wejdźmy tutaj. Discussions. View Community Hub. Dobra, wyszedłem z gry. Ale teraz robimy testa. Bo ja do niej wrócę. Odpalę ją jeszcze raz i zobaczymy, czy bangla. Jak nie, to się zirytuję i będę mu miał trochę do przejścia znowu. Mam nadzieję, że nie trzeba kończyć całych chapterów i że się robi zapis. Zobaczymy, zobaczymy. No. Okej. Okej, jest git. Okej, to możemy wyjść. No. No to dobrze, dziękuję moi drodzy za ten streamek, fajnie było wrócić. W przyszłym tygodniu myślę, że coś się wydarzy, jeżeli nie w urodziny, to coś w okolicy.
urodzin, jakiś streamek, to i powoli będziemy wracać do regularności w tym wszystkim. Więc w przyszłym tygodniu około urodzinowy stream z Doom Eternal i Tony Hawk 1 plus 2, chyba, może z innej części, ale wydaje mi się, że będzie 1 plus 2. I myślę, że na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo jeszcze raz i do zobaczenia. A kto to przyszedł? Pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy, pogromca uśmiechów dzieci.